Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale. Jest to pierwszy film w 2024 roku i drugi w przeciągu tygodnia, także póki co wywiązuje się ze swojego postanowienia, żeby nagrywać częściej. Mam nadzieję, że wasz Sylwester był udany. Ja siedziałem w domu i w sumie dziadowałem. Także mam nadzieję, że to będzie najlepszy rok w waszym życiu, że po prostu wszystko się ułoży, obyśmy go jakoś przetrwali. Po tym krótkim wstępie lecimy z odcinkiem. Dzisiaj kuchenne rewolucje. A co robisz ze szpinakiem? Do dupy kompletnie. Ale dramat. Co to jest? Bolognese. Wszystko do wyrzucenia. Można otruć ludzi, tak jak tym. Gdzieś komu się cokolwiek stanie, ktoś się zatruje, pan odpowiada. Zawierzyłem kuchnię Cufowi. Ktoś inny mógłby cię dawno wyrzucić, powiedzieć, że jesteś krętaczem. Ty jesteś jego wielkim dłużnikiem. Próbowałem wszystko, ale nie dał rady. Przeczytaj. Szef grozi byłym pracownikom, których traktuje jak śmieci. To jest nieprawda. Zabierasz napiwki. Zabrałeś, prawda? Nikomu. Nie dostawałyście od dłuższego czasu napiwków, tak? I tak było. Wypłynęło ileś 10 000 niezapłaconych faktur. Chcę ci powiedzieć, że niestety z tym panem już biznesu nie zrobisz. Dobra, słuchajcie, jawnie, Cufo, brzydko się wyrażę, z***ał. Zapowiada się dosyć ciekawie. Z takich standardowych rzeczy to mamy wiadomo, jakieś niedobre jedzenie, syf na kuchni, trochę nuda, no ale w każdym odcinku to się musi znaleźć, tak? Ale mamy tutaj też jakieś tajemnice. Negatywne opinie o szefie. Jakieś nieścisłości finansowe. Także pani Magda będzie się musiała prawdopodobnie zabawić w detektywa. A my się temu dzisiaj uważnie przyjrzymy. W Toruniu łatwo marzyć choćby o obrotach ciał niebieskich. To stąd właśnie na studia do Italii wyjechał Mikołaj Kopernik. Obecnie klimat Włoch można spróbować odnaleźć, nie ruszając się z toruńskiego starego miasta. Na przykład w restauracji Italian House, której właścicielami są Daria i Maciek. Ile jeszcze jesteśmy w stanie dociągnąć? Dokładać? No, sytuacja jest dość tragiczna. Tu nikogo nie ma. Ej, ale ta restauracja wygląda całkiem ładnie. To chyba serio musi być bardzo źle. Bo wiecie, nawet jak jedzenie jest niedobre, obsługa jest okropna, no ale lokal z zewnątrz wygląda całkiem ładnie, to zawsze ktoś tam przyjdzie chociaż raz. A skoro nie mają w ogóle klientów? O co się tutaj rozchodzi? Jak ktoś przyjdzie, to jest cud. Zamknąć to po prostu i tyle. Na zamykaniu Maciek dobrze się zna. Wcześniej prowadził tutaj kuchnię azjatycką. I wtedy również coś poszło nie tak. No brak doświadczenia w gastronomii, azjatyccy kucharze. Normalnie sobie w czasie pracy piwo otworzyli, sobie siedzieli tutaj na tych krzesełkach i sobie pili te piwko. Słuchajcie, gdyby to byli jacyś budowlańcy, to wiadomo, to jest u nich całkiem normalne. Ale kucharze, no to już trzeba się zacząć martwić. Po wyprawie na Daleki Wschód pozostały złe wspomnienia, lampiony oraz imponujący bar. Bar mamy taki długi, bo wcześniej było tu robione sushi. Klęska sporo Maćka kosztowała. Decyzja mogła być tylko jedna. Postanowiliśmy z żoną ją sprzedać. Wszystko szło w dobrym kierunku. Poznaliśmy osobę... Cufa. No i padła taka propozycja. No i według zapowiedzi z początku odcinka w tym panie będzie coś nie grało. No, skorzystałem z tej propozycji i się przyniosłem do Torunia. Cufo restaurację miał kupić. Na początek wprowadził kuchnię włoską i zatrudnił młodych i niedoświadczonych kucharzy. Jednym z nich jest Krystian. No nie znam się praktycznie tak dobrze na kuchni włoskiej. Co we włoskiej restauracji jest poważną wadą. Z kolei Arek wykształcony jest ogólnie. No ogólnie skończyłem szkołę gastronomiczną jako kelner, ale lubię gotować. Ja jak wspominałem w poprzednim odcinku jestem po technikum gastronomicznym. Dokładnie moje wykształcenie nazywa się technik żywienia i usług gastronomicznych. Wow, niesamowite emocje. No i wam tak powiem, że z początku jak szedłem tam do szkoły też lubiłem gotować. No a potem w międzyczasie mi się odwidziało. No i tak stukły 4 lata w technikum. Młodzi na szczęście mają się od kogo uczyć. Doświadczenie z kuchnią włoską przede wszystkim to mam w sumie już od 20 lat. Kładam bardzo dużo energii i czas i staram tą moją wiedzę podzielić z innym. Tylko, że nie zawsze wytłumaczę tak, jak powinien. No, przyjdzie, pójdzie, pomarudzi i go nie ma. Krótko mówiąc, współpraca kwitnie. Cufo przychodzi, mówi to tamto, dostajemy rozpiskę, robimy swoje. Podaj pieprz. Łap. Czyli co, mamy jednego kucharza, który ma jakąkolwiek wiedzę o włoskim jedzeniu,
ale go nie ma przez większość czasu. Nie, no super! Włoska restauracja to był idealny pomysł. Kucharze gotują tu więc ze ściągawek. A co w tym czasie robi szef kuchni? Ja wszystkie obowiązki tu mam. Łącznie z zakupami, z rozliczeniami, z fakturami, z pracownikami. Mam cały towar. Dobry towar to podstawa. Z tym, że czasem jest o niego trudno. Bardzo często nie ma produktów wszystkich. Niektórzy goście bywają tym zniesmaczeni. Wychodzili, bo po prostu nie było towaru. Bo wiecie, produkty na pewno na 100% są sprowadzane prosto z Włoch. Także to trochę zajmuje. Bywa jednak, że klient się uprze. Klient przyjdzie, a my lecimy po zakupy. Na wizyty w drogich delikatesach czasu wtedy nie ma. Kupujemy produkty w hipermarkecie. O matko, co to za problem? Żabka przecież na każdym kroku jest. Cześć, słuchaj, mam do ciebie sprawę. Czy macie może na stanie zieloną pietruszkę, natkę? Tymczasem Maciek wciąż czeka na obiecane pieniądze. Dogadaliśmy się, że on to kupuje, nie kupił. Nie dostaliśmy ani złotówki z żoną. Niestety przez jakieś tam, powiedzmy, przeszkody w życiu, no to doszliśmy do wniosku, że jednak zostajemy w tych układach, w których jesteśmy. Stwierdziliśmy, dobra, to jeżeli nie dajesz nam żadnych pieniędzy, to będzie nadal nasze, ale ty to prowadź. Kiedy Maciek do niczego się nie wtrącał, Cufo śmiało rozwinął żagle. Czyli kto tutaj w sumie jest szefem? Już się pogubiłem. Niestety po 3 miesiącach zaczęliśmy dostawać zaległości związane z niepłaceniem faktur. Tak naprawdę wszystkie opłaty spadły mi na głowę. Dalej było już tylko gorzej. Jechaliśmy tutaj tylko z tą wizją, co tutaj znowu się wydarzy. Za to Cufo nie narzeka. Nie, no na razie jestem, jakieś tam pieniądze tam mam z tego, także to nie, nic nie zarabiam. Czyli w teorii ta para oddała temu Cufo restaurację za darmo, żeby on sobie ją prowadzi i on na niej zarabiał, a oni opłacają faktury i w ogóle wszystko, które powinien opłacać on. Czy oni w ogóle mają mózg? Skoro się tak dzieje, to wyrzucasz tego typa i sam prowadzisz tą restaurację. No albo ją sprzedajesz, skoro sobie nie radzisz. Tego Maćkowi było już za wiele. Od pewnego czasu uważnie więc patrzy zarządcy na ręce oraz słucha pracowników. Zaczęły mi się otwierać oczy, że Cufo rzeczywiście robi tutaj niesamowitą, brudną robotę. Najbardziej tu się rozchodzi o napiwki, nie? Napiwki to raz w tygodniu zawsze dostaję. No nie dostałyśmy. W ogóle? W ogóle. Jak nie? Dostawaliśmy? O, i to już jest turbo niefajne. Gdzieś tam w mojej karierze kulinarnej spotkałem się już z tym, że właściciele zabierają napiwki i jak dla mnie to jest zwykłe, nie mogę przyklinać, także dopowiedzcie sobie sami. Może byłbym w stanie to zrozumieć, gdyby pracownik otrzymywał jakąś, nie wiadomo, po prostu taką premię z kosmosu, no ale nie oszukujmy się. Gastro to nie jest bajka i zarabia się ile się zarabia. Na przykład kelnerzy, oni nie zarabiają jakoś nie wiadomo jak dużo. Także głównie żyją z tych napiwków. Już tacy nie potrafię ruszyć. No już chcę napiwek. Moim błędem było to, że tutaj dawałem pulę Cufowi, on was rozliczał. Gdzieś te pieniądze zniknęły. Napiwki to zresztą dla Maćka naprawdę małe piwo. Zainwestowaliśmy w tą restaurację dobry apartament w Warszawie. A wszystko jak krew w piach. Nic dziwnego, że Maćkowi opadają ręce. Ja naprawdę potrzebuję tej pomocy. Dla mnie, pani Magda, na dzień dzisiejszy to jest ostatnia szansa. A propos ostatniej szansy, możecie mi napisać w komentarzu, czy ta restauracja dalej funkcjonuje i istnieje, bo słyszałem, że bardzo duża część tych restauracji z rewolucji potem tak czy siak upada. Nie po to też Gesslerową wzywamy, żeby sobie przyjechała, zrobiła nam reklamę i pojechała, bo nie tędy droga, tu jest problem. I my sobie z tym już nie poradzimy. Wstrzymać słońce, ruszyć ziemię nie było wcale łatwo. Proszę was, pani Magda to takie problemy na śniadanie zjada. Dziś w Toruniu przed Magdą Gessler niemal równie trudne zadanie. Are you in New York? Italian restaurant house? No. Ja jestem w Toruniu. Czyli to jest z tego odcinka! Kiedyś oglądałem taki alfabet z panią Magdą Gessler i tam właśnie ten fragment był. Przed Italian Restaurant House. Dlaczego to nie jest napisane po polsku? Zaraz się dowiemy. No, dokładnie. Ja jestem w Polsce i idę ulicą
i widzę taki napis po nie wiadomo jakiemu języku, to skąd ja mam wiedzieć, co to znaczy? Tam po polsku powinno być napisane, bo jesteśmy w Polsce. No, no, no. Dzień dobry. No, no, no. No tak, jak no, w Nowym Jorku. Jesteśmy w Toruniu, a chcemy być w Nowym Jorku. Rozumiem, że to jest amerykańska włoska kuchnia, nie włoska kuchnia. No i tam jeszcze lekkie pozostałości po kuchni wietnamskiej. Polska włoska kuchnia. A szef kuchni? Dzień dobry, pani. Pan jest? Prowadzę tą restaurację, jestem menedżerem. A kto gotuje? Młodzi ludzie, kucharzy. A pan nie gotuje? Gotuję też. Pani Magda już na wstępie śledztwo rozpoczyna. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan jest właścicielem? Tak jest. A kto jest projektantem wnętrza? Mogę się przyznać, że ja. I chińskie lampki. Niezła jazda. To wygląda jak moje domy w Simsach, jak miałem 10 lat. Wiecie, postawić jakiś betonowy kloc, tutaj jakieś meble z baroku ze średniowiecza, tutaj jakieś chińskie lampki, cuda na kiju po prostu. Proszę bardzo. Pennel wodka, pennel tono, pennel z brokułami, wyroby własne, ravioli, spinaci, pierogi z mięsem i z boczkiem. Zaś na dzień dobry, małe co nieco, na ugaszenie pragnienia. Widać, że Cufo od samego początku chce zrobić dobre wrażenie. Masakra, oni chcą panie Madzie upić. Wiecie, humorek jej się poprawi i nagle stwierdzi, że tutaj wszystko jest idealnie. No i co mam zjeść, niech pan mi powie. Do przystawki, szynka parmańska z mozzarellą. Dobrze, poproszę. A potem zupę stracciatella. Dobrze. Pokacie. Jakieś pirożki, bo one są domowe robione. Ravioli ze szpinakiem. My sami robimy. Ravioli ze szpinakiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Włoskie nazwy pięknie brzmią, a i dania potrafią smakować. Cufo tymczasem osobiście przygotowuje przystawkę. To naprawdę rzadki tu widok. No bo on ma ważniejsze rzeczy do roboty. Na przykład oszukiwanie na fakturach. Masz? Czekaj. Tak. Okay. Proszę. Proszę bardzo, focaccia. Poproszę prawdziwą oliwę. Szynka parmańska. Proszę bardzo. Proszę uważać, bo jest gorący półmisek. Trochę stres dzisiaj, że aż normalnie... Bałam się, że rzuci talerzem. Aha, czyli dlatego podgrzaliście talerz do miliona stopni, żeby się poparzyła, jak będzie chciała rzucić. To jest bardzo dobre. No dobrze, bardzo dobrze. Teraz stracciatella, lecz wcale nie lody, ale rosół z kluseczkami z parmezanu. Co to? Stracciatella. Tak, proszę bardzo. Dobre, z prawdziwego parmezanu jest to bardzo dobry rosół. No to skoro jedzenie jest dobre, z zewnątrz ta restauracja nie wygląda jakoś odpychająco, w środku też powiedzmy jest ok, widziałem gorsze miejsca. No to dlaczego tam nie ma klientów? Pierożki zrobię. No nie, ja robię. Młodzi aż się rwą, żeby się popisać. Z tym, że robić nie ma czego, bo pierogi wystarczy rozmrozić. Proszę bardzo, ravioli ze szpinakiem. Proszę. Nienawidzę odgrzewanych, pustych ravioli. Do dupy kompletnie. Goście się skarżą na ravioli. No bo to pewnie dlatego, że w karcie jest błąd. Bo w karcie jest napisane, że one są ręcznie robione. Dopiszcie również, że są ręcznie mrożone i wszystko będzie okej. Okay. Poprosimy pana właściciela, żeby zjadł to danie od A do Z. Zapraszamy. Ale dramat. Grube, tłuste. Pan ma na imię? Maciej. Maciej, bardzo proszę. Niech pan spróbuje. Pan zrozumie, dlaczego tego dania nigdy w życiu to nie powinno być. Chcę w nim wzbudzić ewidentnie poczucie winy, że podaje coś takiego gościom. I o co tu chodzi? Bo dotąd jedzenie było całkiem znośne. A dlaczego to jest niejadalne? Zjadłby pan? Nie. Szczerze powiem, że nie. To ravioli, które było naprawdę... dno. To dlaczego coś takiego podajesz gościom? Widzicie? Mówiłem. Zagrywka psychologiczna. Nie wiem, jak to ma smakować tak naprawdę, bo nigdy nie jadłem go ravioli w życiu jeszcze. Ja też nie. Śmierdzące gówno. Klienci do tej pory jakby się nie narzekali, że ta oliwa jest jakoś tam niedobra. I
to jest najtańsza oliwa, jaka może być, takiej się nigdy w porządnej knajpie nie podaje. Nigdy nie oszczędzałem na produktach i zawsze prosiłem, żeby kupował najwyższej jakości. Może poprosimy szefa kuchni? Dobrze. Ale to ty, chłopie, mu zaufałeś. On miał też dać wam pieniądze za tę restaurację i gdzie są te pieniądze? W kuchni zjawia się wraz z autorem feralnego dania. Winowajca. Nie, winowajca to jesteś ty. Ale ty powinieneś spróbować, zanim mi to podasz. Nie mogę jeść szpinaku. No ale nie zrobiłeś tego, ja zjadłam nie tylko zły szpinak, ale przede wszystkim fatalne ciasto. Ja nad tą kuchnią nie panuję, ponieważ całe zawierzyłem Cufowi. Siedźcie tutaj, poproszę kamerę. Kuchnia. Kiedy Magda Gessler schodzi do kuchni, Maciek przeżywa prawdziwe katusze. Ale o co wy się martwicie? Przecież wszystko jest okej. Okay. Znaczy, no według pana Włocha. Mogliście tego w ogóle nie podawać. Ty jesteś uczulony na szpinak? Jadłeś? No, trudno. Ta uczulony, zesrany, pewnie liczył, że mu pani Magda nie będzie kazała tego jeść. Tymczasem Magdę Gessler interesują przede wszystkim używane w kuchni produkty. To jest bresaola? Bresaola, tak. No zawsze tu jest? Czy jest od dziś? Przyjechała wczoraj. Ale przedtem jej nie było nigdy. Nie mylisz. Ano? To jest najgorsza feta, jaką w życiu widziałam. To ona jest z kartonika, prawda? Tak, jest. To tam. To to gówno? Cuf, wiesz dobrze, że ja na produktach nie oszczędzam. Maciek, produkty nie ma problemu. Tylko nawet najlepsze produkty potrafią tak samo. Nie obwiniaj ich. Aha, czyli kupujesz syf? Bo oni nie potrafią gotować i szkoda hajsu na produkty. To dlaczego ich nie nauczysz, jak gotować? Co to było? Tagliatelle, a to jest... Od kiedy to się gotuje makaron przed podaniem gościom? A gdzie są te pierożki? Pierożki mamy tutaj. Mogę zobaczyć? Oczywiście. Kto je robił? My robimy. I w takich torbach nigdy nie zamrażamy. Torby są pod odpowiednie do żywności. To wszystko proszę wyrzucić. Co to jest? Bolognese. Co to za blok jak z jakiegoś Minecrafta? Że to niby jest jakiś sos? Mamy, kochani, nagłą zmianę oświetlenia, bo liczyłem, że uda mi się i się wyrobię ze słoneczkiem ładnie nagrać, a tu dupa. Słuch jest świadom tego, co jest w tych lodówkach i on to kupuje. On to zamawia. Wszystko do wyrzucenia. Zeszłam na dół i zobaczyłam rozsypane wszystko i o matko, co to się działo. Pan wie dlaczego? No cóż, troszeczkę dużo tych mrożonek. Nie było pozamykane, nie było w takich pojemnikach, jak powinno być. Ja też nie wiem, czy do końca to jest ten, bo nie jestem. To ma być szczelnie zamknięte, w momencie, kiedy się używa, ponownie się wakuje. Nigdy w życiu się tego nie robi. Już termin ważności wtedy absolutnie nie obowiązuje. Można otruć ludzi, tak jak ten. Gotujecie w tej kuchni. Czy wam kiedyś na czymś przyoszczędziłem? Nie, tylko cóż oszczędza na tej kuchni. No to nie wiem, to może go wyrzuć. Chociaż zaraz, skoro oni mieli mu sprzedać tę restaurację, no a on im, jak wiadomo, nie zapłacił, to czy oni byli naprawdę aż tak głupi i wpisali go w dokumentach jako współwłaściciela? No bo to w sumie by wyjaśniało, dlaczego go jeszcze nie wyrzucili. O co tam się rozchodzi? Niech pan siada. Właściciel też. Jest dramat. Pan ma wszystkie towary mrożone, rozpieczętowane, nieokreślona data. Jeśli komuś się cokolwiek stanie, ktoś się zatruje. Pan jest na tyle głupi, że pan na ten temat nic nie wie, a pan odpowiada. No generalnie zawierzyłem kuchnię Cufowi i... No i trochę... się sparzyłem. Nie wiem, co wy z tym zrobicie. Pan jest niebezpieczny, bo wprowadzi się na manowce. Ty jesteś zielony. Czyli ogólnie z dupa. Dość dobitnie pani Magda uświadomiła mi, że rzeczywiście jestem zielony na tej kuchni. Do jutra. No cóż, zaskakująca dwoistość. Pierwsze trzy dania znakomite. Po czwartym nie dziwię się, że ludzie tu nie przychodzą. Nie, no musi chodzić o coś jeszcze. Skoro mają całkiem pustą salę, to raczej nie tylko przez głupie ravioli. Po wczorajszej kompromitacji dziś ravioli będą świeże. Z tym, że naukę rozpocząć trzeba od zera. Ile trzy jajka odmierzysz? Tak? Tak. Nie będę oszukiwał, nie mam pojęcia. Także ja dopiero jestem w stadium uczenia się wszystkiego.
Tak, no jedno zrobimy z serem ricotta, a drugie z samym szpinakiem. Nie, przyznam się szczerze, nie miałem nigdy do czynienia z tym serem. Podobny bardzo do mascarpone. Taki bardziej... Jest całkiem inaczej smakuje. A to nie mogłeś im tego pokazać na samym początku? No teraz to tak troszkę za późno. Ciekawa jestem, jaki tu jest układ sił. Kto tu rządzi? Dzień dobry. A na dzień dobry pierogi, które z dumą prezentuje Krystian. Bardzo proszę, pani Magdo. Tu jest ravioli ze szpinakiem, a tu jest ravioli drugie też ze szpinakiem, ale dodaliśmy ricotty. Wyglądają lepiej. Pani Magda ma taki wzrok, co normalnie duszę przeszywa. No cóż, te pierogi są bardzo dobre. A te są z ricotto. Tak. Które wolisz? Tak szczerze, to pierwszy raz je robię. No to praktycznie nie znasz włoskiej kuchni, praktycznie nie? To do roboty. I czytać co, na co kuchni. Będę czytał. No, lekka załamka. Znaczy, ja uważam, że to ogólnie nie jest wina tych młodych chłopaków. Znaczy, tak, nie powinni tam pracować, skoro się na tym nie znają. No, ale to... oni się sami tam nie zatrudnili. O, gorzej jest niż myślałam. Ciekawe, kogo na to stać i kto na to pozwolił. Ja bym chciała wiedzieć, kto jest szefem. To jest dobre pytanie. Znaczy, nie wiecie, kto jest waszym szefem? Dobrze, a może zrobimy coś takiego, że poproszę kuchnię i menadżera i tutaj tak porozmawiamy wszyscy razem, to? No. No, to mamy ciekawie. Tego już za wiele. Pracownicy nie mają pojęcia, u kogo są zatrudnieni. Wiecie, kto jest właścicielem tu? No, tak szczerze to... Nie. Nie. Brawo. Szef incognito. To nie wiedziałem, ja naprawdę nie wiedziałem, kto jest kim. Ja myślałem, że tak naprawdę szefem jest Tufo. Jesteś właścicielem, Tufo? Mówiłem, że jestem... prowadzę tą restaurację. No ale dlaczego wszyscy myśleli, że jesteś właścicielem? Ja to w sumie też się pogubiłem już. Bo było takie założenie na początku, że Cuf będzie tym właścicielem. I on miał kupić miał od ciebie kupić ten lokal. Miał restaurację, miał ją przejąć, więc kwestia była A on czas. To bardzo przeciągał. No i przeciągałeś, tak? Przeciąganie. No byliśmy zwodzeni, tak. I jeszcze przez pewien czas było tak, że on powiedział, że jest jakiś inwestor. Więc to byliśmy przekonani, że tak naprawdę to będzie sprzedane. Ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie i... Nie widziałeś o tym przedtem, że nie jesteś w stanie? A to przepraszam, on liczył, że nie wiem, w prezesie mu to dadzą? Nie do tego stopnia. A w momencie, kiedy się dowiedzieli, że nie będziesz właścicielem, czy rozmawialiście z nałogą i powiedzieliście, że właścicielem jest Maciek, a ty dla niego pracujesz? Czy była taka rozmowa? W sumie z tą ekipą to nie. Którym zespołem kucharzy jesteście wy? Ja tu pracuję miesiąc czasu, ja nie wiem. A ty? Drugim. Miesiąc. To nie dość, że pracuję miesiąc, to jeszcze nikt im nie pokazał, jak pracować. Wow, super! To się na pewno mogło udać. Nie, nie mogło. A ty, Maciek, jak uważasz, dlaczego odeszła tamta ekipa? No co, Fobie jest takim despotą, tyranem. Fajnie, jest dyktatura, ale bez gości. Cofa się denerwuje, no i po prostu uderzy w stół, krzyczy wtedy, że to jest nie tak, to jest nie tak, musi być tak, jak on chce i koniec. Skarżyłyśmy się na Cufa, że jest wybuchowy. A więc Cufo faktycznie rządzi i to on zwolnił doświadczonych kucharzy. Właściciel do mnie. Tylko dlaczego Maciek na wszystko pozwala, skoro lokalu ostatecznie nie sprzedał? No jak on się rozlicza z tobą, słucham. O, no i proszę mi to wszystko wyjaśnić, bo ja z tego nic nie rozumiem. Wszystkie rozliczenia trzymał Cufo. Przyjeżdżał towar, brana była faktura, ja tego nie widziałem. Ciągle informował, że wszystko jest uregulowane, że wszystko jest okej. Okay. Ja chciałem go po prostu, nie, żeby on nie zawracał za dużo głowy. Po 3 miesiącach, jak wypłynęło ileś 10 tysięcy niezapłaconych faktur, no to się zaczęły robić naprawdę ciężkie chwile. Ponosiliśmy odpowiedzialność finansową za wizję i no to wszystko, co tutaj było robione przez Cufa, tak? Straciłeś do niego zaufanie. Absolutnie, tak, tak. No dobra, a co z tym zrobiłeś? Błąd z finansami nie ma. Nie ma tu błąd z finansami, błąd jest, tu nie ma, tylko jest problem... Nie, no ja tam uważam, że żadnego problemu nie ma.
Oprócz to, że nie ma klientów, jesteśmy bankrutami i pewnie skończymy pod mostem. Chcę ci powiedzieć, że niestety z tym panem już biznesu nie zrobisz. No właśnie. Ja mam dużo ufności do ludzi, bardzo się przejechałem na wielu rzeczach. Panie Maćku. Wiem, naiwny jestem. Nie, nie, nie to chcę powiedzieć. Po prostu nie można sobie pozwolić na to, że twoje dobre serce, czy twoje dobre intencje, czy twoja naiwność ma taką cenę, że ktoś się wzbogaci. No, na przykład dostaje restaurację całkowicie za darmo. To należy ucinać. Czy wyizolować go po prostu? Od spraw finansowych, ale inteligentnie. Odizoluję go totalnie od pieniędzy. I tak powinno być. Nie ma problemu. Jeżeli on nie będzie miał dostępu do kasy, do systemu, to wiemy, że żadnych tutaj jakichś pieniędzy bokiem raczej się nie będą wydostawały z tej restauracji. No chyba, że zacznie kraść napiwki ze słoika. A nie. To już w sumie robi. Od tego trzeba zacząć. Tylko czy Cufo się na to zgodzi? No to ja mam taki pomysł. Może podzielimy te role. Odciążamy cię od strony, z którą chyba sobie nie dajesz za bardzo radę. Mówię o stronie finansowej. Będziesz szefem kuchni. Nie uważam siebie dla szefa kuchni, nie jestem zawodu kucharzem. Ja nie zamierzam całe życie siedzieć w kuchni gotować. No dobrze, rozumiem. Skoro ci to nie odpowiada, to wyjdź stąd! Chcę robić to, co robię, tak jak do tej pory. Tak nie będzie. Oni są zieleni. Nie ma wyjścia. Schodzisz na dół, z nimi pracujesz. Cuf odbywał tu rzadko. Jestem za tym pomysłem, żeby był tu ktoś taki jak szef kuchni, bo ja jestem naprawdę jeszcze młodym kucharzem, jeszcze mało doświadczonym. Ale teraz wróćmy do tego, co tu ma być. No i co tym razem pani Madziu pani wymyśliła? Restauracja się nazywa La Nonna Siciliana. No to teraz pani poleciała Italian Restaurant House, chociaż się jeszcze dało jakoś wymówić. Czyli sycylijska babcia. Ristorante di la Nonna Siciliana. Babcia. Sycylijska. Tak, kojarzę, oglądałem Ojca Chrzestnego, więc mam jakiś obraz babci ubranej na czarno. Twarda kobieta przede wszystkim, stanowcza. Teraz jest kwestia karty. Teraz będę chciała mieć tuńczyka, który będzie szpikowany anchois, kaparami i oliwkami. I co jeszcze? Może frytki do tego? Masakra, w dupach się wszystkim poprzewracało. Kiedyś to się schabowego do bułki wsadzało i był burger. I co, źle się żyło? Caponata na pewno. Umiesz robić caponatę? Nie. Cała noc przed tobą. Dobra, zamykamy temat. Koniec. Jestem zachwycona pomysłem. Babcia zawsze wszystkim dobrze się kojarzy, z dobrymi rzeczami. Wszystko wskazuje na to, że jedna, jedyna osoba jest odpowiedzialna za tę sytuację. No szału nie ma, ale chyba już zaczynamy być na dobrej drodze. Dziś dzień wielkiej szansy. W kuchni pojawiają się sycylijskie produkty. W większości produktów, które tutaj przyjechały, tak naprawdę nie widziałem jeszcze na oczy. Nie smakowałem jeszcze tych serów. Cufo zapewne ma jakieś doświadczenie w kuchni sycylijskiej i na pewno chętnie podzieli się wiedzą. Cufo? Nie mam mnie. Chodź do nas. Arek! Dalej, stary, nie ma czasu. Na rybach jesteś czy co? Mamy parę pytań odnośnie Sycylii. Kuchni? Kuchnia sycylijska jest bardzo kolorowa. No, nie wiem. Warto odwiedzić ten region. Nie no, dzięki za pomoc! Chcecie się czegoś dowiedzieć? Pojedźcie sobie tam. Ty tam byłeś? Przyjeżdżam. I to wszystko? Chłopakom na szczęście to nie wystarcza i sycylijskie przepisy znajdują sami w internecie. No i widzicie, a starzy ludzie mówią, że internet taki zły. Proszę, przydaje się na coś. No niby to mówią, a sami spędzają pół życia na Facebooku. Teraz to w ogóle, jak się wchodzi na Facebooka, to tylko starych ludzi w komentarzach widać. Ciasto francuskie na blacie. Tono alla siciliana. Coś nowego. Jest nowa kuchnia. Tylko po co im w takim razie szef? Tego dnia określę, jaką realną rolę pełni rzekomy menadżer i kucharz Cufo. No Cufo to widzę, że za bardzo żadnej roli nie chce w sumie pełnić. Pieniążki w sumie dostać i nara. Dzień dobry. Dzień dobry. Również Magda Gessler zajrzała do internetu szukając opinii o restauracji. I koniecznie chce o tym porozmawiać. Czytałeś to? Przeczytaj. Oho, matka wracająca z wywiadówki. Ludzie, uciekajcie stamtąd jak najdalej. Szef grozi byłym pracownikom, których traktuje jak śmieci.
nie płacił rachunku. I? Nie oddawał napiwków pracownikom. To jest niepokojące. Ja będę chciała to zweryfikować. Okazja nadarzy się natychmiast, mimo że Cufo wolałby mówić o pizzy. Słuchaj, powiedz mi, co zrealizowałeś tutaj 100%? No, w sumie tylko tą pizzę teraz. Jestem w trakcie budowy, bro. Nie. Ile to miesięcy to trwa? To jest piąty miesiąc. Piąty miesiąc? Kogo stać na to, żeby piąty miesiąc prowadzić restaurację za darmo? A jeszcze dokładając? Na co ty liczysz? Bo ja już bym ciebie zwolniła, albo bym prosiła o efekty pracy. Liczysz na to, że oni są naiwni, młodzi, durni? Nie. Jeżeli ja dbam o interes całej tej restauracji... Ale jak dbasz, że tej restauracji nie ma i nie ma gości, to jak o nią dbasz? No, opinię mamy dobrą. Oj, nie, się wkopałeś, chłopie. Pani Magda ma wszystko na papierze. No ja tutaj czytałam opinię. Takie sobie są. Zabierasz napiwki. Zabrałeś, prawda? Nikomu. No ale nikt ich nie dostał. Zawsze dostali. Nie, tak nie będzie. Maciek! Taka sama droga, jak chcesz, to sobie przyjść. Oni nie dostali przez ostatnie tydzień czasu, bo co raz tygodnie się... Maciek, proszę cię, wyjaśnij, jaki jest problem. Nie byłem o tym poinformowany. Poproszę kelnerki. To poprosimy kelnerki. Tak, bo... Nigdy. Chodźcie tu. Nie dostawałyście od dłuższego czasu napiwków, tak? No tak było. Marta, o czym ty gadasz w ogóle? To może byśmy się go w końcu pozbyli? Tak tylko sugeruję. Jak to jest? Jedna mówi tak, druga tak, na dole dostali, a ona nie dostała, może, nie wiem, przegapiona została. Mogę prosić kucharza? Dzień dobry. Dzień dobry. Dostaliście napiwki? Dostawałeś czy nie? No nie dostawałem, no trudno. No i co mam z tobą zrobić? Ja nie bałem się żadnych konsekwencji. Wszystko przyjmę na klatę. Dobra, słuchajcie, jawnie Cufo, brzydko się wyrażę, zjebał. No tak w sumie to jest za mało powiedziane. On dosłownie został przyłapany na wszystkim, a i tak dalej kłamie. No to chyba nie jest odpowiednia osoba do współpracy z nim. Tak nie mogło być. Jak chciałeś zbudować na tym zespół? Jesteś ostry. Czasami tak. Wybuchowy. Najpierw trzeba uczyć, a potem można wybuchać, jak Etna. Ale najpierw trzeba ludzi nauczyć, a ty nie uczysz ich i oni się żalą, że ich nie uczysz. Kucharze są niedouczeni, bo za mało czasu spędzasz z nimi w kuchni. Robię to. To prawda? Dziewczyny potrafią sprzedawać, jesteś pewien? Te dwie akurat tak. Potrafią sprzedawać, tak? Pani Madzia w tym odcinku ma totalnie vibe matki. Tak? Masz czysto w pokoju? Tak? No to sobie zaraz sprawdzimy. Czym się charakteryzuje dobra pizza? Jak powinna wyglądać? Ja byłam tak zestresowana, że nawet nie było mnie słychać, tylko ja sama siebie słyszałam, tak naprawdę. Czym nasza pizza się wyróżnia? Krótko. Ona jest na kruchym cieście. Jakim? Na kruchym cieście. Kruchym? A wydawało mi się, że jest drożdżowe. Palnałam głupotę niestety, no ale za błędy się płaci. To jest twoja robota. O, każdemu zdarza się pomylić. One powinny być na dole i patrzeć, jak się robi pizzę i na czym to polega. Cufo zaniedbał, Macieja było mało, kelnerki są niedouczone. My jesteśmy niedouczeni, każdy ponosi jakąś winę. Bo dałeś dupy, a potrafisz nie dać. Potrafisz zrobić dobrą robotę, tylko dlaczegoś tak migasz? Dlaczego ich naraziłeś na 5 miesięcy niebytu? Wszystko było w twoich rękach, Maciek ci zaufał. Ja już w pewnym momencie zwątpiłem. Maciek. A mogłeś go zwolnić, znaleźć jakiegokolwiek szefa kuchni, który po prostu coś robi. I by było na pewno lepiej. Zwątpiłem w Cufa. Także zaczynamy od zera, jeśli chcesz. A jeśli nie chcesz, to nie.
Spróbujemy. No chłopie, to lepiej się bardzo postaraj. Przed wszystkimi mnóstwo pracy. Na początek szkolić się będą kelnerki. Dziewczyny, macie zadanie specjalne? Pić. Nie, no taką lekcję to codziennie poprosimy. Słuchajcie, pokażę wam jak powinien wyglądać serwis. Poproszę w takim razie jedną z was. Proszę. Kręcając się cały czas takie tam w stronę gościa. I delikatnie, nie strzelamy. Serwetka, korek ląduje na talerzyku. I dajemy do degustacji. I odrobinę. Raczej trzymamy za dół butelki. Do szklanki też można nalać, już bez przesady. Do degustacji podajemy wino po to, aby osoba zamawiająca stwierdziła, czy wino nie jest korkowe, czyli nie ma wad. Łoho, koleżankę już chyba nam trzepło. Okej, cieszę się. Dowiedziałam się, jak smakują wina tak naprawdę, jaki smak mają. Każde wino ma inny zapach, tylko ciężko to jest określić, jaki to zapach był. Po prostu, no wina tak. Dobra, to teraz szampana otwieramy. Która z was kolejną butelkę otworzy, to zaprosimy koleżankę, tak? Czyli powinnam zrobić tak? Tylko, że nie kontretykietą, tylko etykietą. Czy to jest to wino, które pani wybrała? Tak. Niżej dłoń, staramy się już tutaj nie dotykać. Jeszcze wyżej, o. Jeszcze. Delikatnie, żeby nie było dźwięku. Wyciągamy. Oj, jednak poszło. Przez serwetkę wyciągnęło, skorzystamy. Najpierw mógł jej dać wino do otworzenia, potem do spróbowania, bo już coś ciężko idzie. Za dolną część butelki, etykieta w stronę gościa. A jeszcze chusteczkę, tak? I odrobinę do degustacji. Ten sam kieliszek może być. A bo już. Już trudno. Dobra. Tak to nieudolnie zrobiłam. Taka presja. I jak może być? Tak, wyśmienite. Ważne, że kopię. Tymczasem Cufa wyraźnie coś dręczy, aż wreszcie musi to z siebie wyrzucić. Siadaj. To jest nieprawdą. Co? No to co słyszałem. Co jest nieprawdą? Proszę, słucham. Nie, no to już jest chyba jakaś mitomania. Przecież on miał dosłownie pokazane dowody przed nosem. No jaka jest twoja rola, skoro nie pilnowałeś pieniędzy i pilnowałeś kuchni? Wszystko to czego ty pilnowałeś? Wszystkiego. No, czego? Niczego. To znaczy, że nic. Nic nie jest dopilnowane. No nie. Nic. Nie jest. Chciałeś konfrontacji z panią Magdą. Byłeś ciekaw, co ci powie. Wyjaśnimy wszystko, tylko jest tu bardzo dużo rzeczy, które mi się nie podobają. Przed tym ty się chcesz bronić. Nie broń się, Cufo, bo zjebałeś. Teraz to trzeba naprawić. Czyli jakaś restauracja tutaj, która jest dobra? Nie mam pojęcia. No to pójdziemy zobaczyć. Układ z Maćkiem jest dla Cufo bardzo wygodny. Warto by się dowiedzieć, z czego wynika jego postawa. Z cynizmu, czy jednak z lenistwa? Oj, raczej to drugie. Pani Magda miała już dosyć siedzenia w tym burdelu, więc poszli do normalnego miejsca. Zresztą 5 miesięcy dla Maćka są 5 miesięcy straconych pieniędzy, które ty się zobowiązałeś w jakiś sposób zarobić i nie zarobiłeś tych pieniędzy. Ktoś inny mógłby cię dawno wyrzucić, zrezygnować z ciebie, powiedzieć, że jesteś krętaczem, że jesteś nie w porządku, czego Maciek nie zrobił. Nie. A w zamian za to mu się należy jakaś prawda, o której niechętnie ty mówisz. Powiedziałem, że nie jestem w stanie wywiązać do umowy. To ja nie wiem, to on myślał, że te pieniądze jakoś magicznie wyczaruje, skoro od początku ich nie miał? Próbowałem wszystko, ale nie dał rady. Ty wiesz, że no każdy normalny człowiek by cię kopnął w tyłek. Prawda. Przyjmuję to na siebie, z Maciejem przeproszę. I... A wierzysz w to, co mówisz teraz? Na pewno. On tego Maćka to powinien po rękach całować i codziennie masaż stópek mu robić. I ty jesteś jego wielkim dłużnikiem. Tak. Teraz musisz to oddać. Twoją pracą, swoim zaangażowaniem. Tak, to się zgadza. Czujesz się winny? Bardzo. Posłuchaj, jest tak. Oho, czas na życiową mądrość, sentencję. Że w życiu niektóre rzeczy przegrywamy, ale to nie znaczy, że następnych nie można wygrać i budować swojego życia od nowa. I zacznij budować swoją rzeczywistość na nowo, naprawdę,
bez udawania i bez chodzenia po bokach. Wiesz, o co chodzi. I nie zmarnuj tego. Piękne słowa. Mi się wydaje, że jak tą szansę zmarnujesz, będziesz miał duże kłopoty. Wstępowanie dobrego mieszkania w restaurację daje do myślenia, tak? Wszystkie rozliczenia trzymał Cuf. Źle to rozliczał. Cuf się nigdy do tego nie przyzna. Nie ma tych pieniędzy. Tymczasem w restauracji rozpoczął się remont, czyli zapowiedź wielkiej zmiany. Maciek jak zwykle chce w nią uwierzyć. Nie jest tylko pewien, czy może Cufo zaufać. Ej, a wy macie w ogóle zamiar gotować w tym odcinku? Bo wiecie, tą kolację trzeba jeszcze zrobić. Uwierz mi, ja chcę z tobą współpracować, tak? Nie chcę cię oskarżać. I naprawimy to razem, nie ty sam. Razem to naprawimy. Spróbujemy. Ludzie są przyzwyczajeni na dzień dzisiejszy do jednej prostej rzeczy. Coś się psuje, wymienić. Ja tak nie robię. Jeżeli coś się psuje, to naprawiam. Do skutku. W pewnych momentach szczerość jest najlepszym rozwiązaniem wszystkich problemów. No to może skupmy się teraz na tym, co ważne, czyli na kolacji, prowadzeniu restauracji. Dziś w La Nonna Siciliana wszystko powinno się wyjaśnić. Maciek o nowy porządek dba dosłownie i osobiście. Wiadomo, pańskie oko konia tuczy. Ciekawa jestem, jak właściciele zareagują na te poważne zmiany. Bo i wnętrza bardzo się zmieniły. Teraz czuć w nich morską bryzę. A tak, no jest piękna. To trzeba oddać, że to się udało. Ej, ale fajnie tam teraz przytulnie jest. Jak u babci. Skoro terapię mamy już za sobą, zajmijmy się kolacją i degustacją. Degustacja udana, szybko poszło. Italian House stał w niebezpiecznym rozkroku. La Nonna Siciliana ma mieć wyraźnie włoski charakter. Klubowe kanapy nie są już potrzebne, w sycylijskich trattoriach na pewno się ich nie spotyka. Na chłodnych, dawniej ścianach pojawiły się obrazki babć rodem z włoskiej prowincji. Zamiast nudnych okładek z gazet, teraz można podziwiać panoramę prosto z Sycylii. Jest swojsko i rodzinnie. A lokal wprost pachnie morzem. Wystroje pani Magdy nie zawsze są udane, ale tutaj uważam, że zmiana zdecydowanie na plus. W końcu jest tak, jak wspominałem, przytulnie, ciepło, milutko. Dobra, witamy. Witamy. Zapraszamy. Prawda, że może się podobać? Babcia z Sycylii, no obrazy o tym świadczą, no. To miejsce kojarzy się właśnie z taką kuchnią bardzo rodzinną. Tak jak proste i domowe są dzisiejsze przystawki. Focaccia, świetnie wypieczona, chrupiąca, przypomniało mi trochę wakacje. Wakacje, w Mielnie na przykład. Zachęcony sukcesami Cufo przejmuje inicjatywę i proponuje coś od siebie. Kasia, tu masz szynkę parmeńską z mozzarellą, nie? Zapiekaną w piecu. Dobra, to na każdy stół. To na każdy stół? Tak. Dobra, robi się. Ważne, że to teraz i szynka, i ser są wreszcie dobrej jakości. Nie jest to jakaś szynka kupiona w pierwszym lepszym sklepie, tylko naprawdę czuć, że to parmeńska, oryginalna, włoska. Ej, bo w ogóle gdzieś kiedyś słyszałem, że ci ludzie, co przychodzą na te kolacje, to nie czytają z kartki. Napiszcie mi, czy to jest prawda. Bo ja zawsze chciałem pójść na te kolacje z kuchennych rewolucji. A jeżeli tak faktycznie jesteś, czuję oszukany. Dodajemy tuńczyka na stół. Tuńczyk wymaga delikatnego podejścia. Smażyć go trzeba tuż przed podaniem. O grubej soli proszę nie zapomnieć. Pamiętam. Na dużym talerzu, na tym alioli i kuskus obok. Dziś kucharze świetnie sobie radzą. Wszyscy, czemu uważnie przygląda się Maciek? Jestem zachwycony naprawdę. Przyszliście samych siebie. Po takich słowach aż chce się pracować. Dzięki. My lecimy. Ale masakra, że tak kuchnie w piwnicy mają po tych schodach. Przecież to się wydupcyć z talerzami idzie. Ristorante della Nonna Siciliana. Tu są dwie osoby, które ja chcę nagrodzić za fenomenalne zainteresowanie i bystrość. Bardzo. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. To od tego momentu niech to miejsce
się rodzi na nowo, bo kuchnia włoska to wszystkim dużo radości i dawania tej radości poprzez jedzenie innym. Wszystkiego najlepszego! Oj, winko w tym odcinku to się litrami leje. Chce się żyć, chce się robić, chce się dalej pracować. I oby tak już zawsze. Dzisiejszy wieczór na pewno się udał. Widzę ogromną nadzieję w talencie młodych kucharzy. Wszystko zależy od wsparcia, jakie dostaną od właścicieli. No to teraz pora sprawdzić ostateczny test, czy kuchenne rewolucje się udały. Restauracja La Nonna Siciliana zachęca swoim wyglądem. Jestem ciekawa, czy jest tak smaczna, jak ładna. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, pani Magdo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jakoś lepiej wyglądasz, taki chudy. Dziękuję. Proszę bardzo. Menu jest bardzo ładne, jest krótkie, jest fajne. Jest moja ukochana caponata siciliana. Bardzo dobry wybór. Bardzo dobry. Tak. No raczej, że dobry wybór, przecież to pomysł pani Magdy. I poproszę tonno siciliano. Nie, w ogóle fajnie tu jest, chce się tu być. Fajne pieczywo. Oliwa jest bardzo dobra. Sam tego pilnuję. Sufo już nie robi zakupów, odsunąłem go od wszelkich możliwych spraw finansowych. Nie ma problemów, które były wcześniej. Zniknęły problemy związane z napiwkami. Proszę bardzo, na początek caponata. Na bogato. No i dlaczego tak nie mogło być od początku? Wystarczyło po prostu odsunąć pana od wszystkiego. A na dole gotuje? Suf oraz nowy szef kuchni. Oni wyglądają jak jakieś postacie z kreskówki. Pa, szaleństwo, pyszne, można jeść bez końca. Sufo się naprawdę zmienił i pokazuje, co potrafi. Bardzo dużo rzeczy odchodził, także w tej chwili zajmuje 90% kuchnią. No, no, nowe oblicze kuchni, nowe oblicze restauracji. Ej, a tak w sumie to jaką rolę pełni ta typiara obok niego? Bo w sumie przez cały odcinek nie powiedziała absolutnie nic ważnego. To po co ona tam właściwie jest? Znaczy widać, że jest nowy szef kuchni, ewidentnie, który to porządkuje. Zgadza się. Ja zapraszam odpowiedzialnych za tą kuchnię. Dobry wieczór. To naprawdę było święto, święto dobrej sycylijskiej kuchni. A teraz jak ty się w tym wszystkim czujesz? Dobrze, bardzo dobrze. Skończył się kryzys? Kryzys się skończy, jeżeli będziemy... A przeprosiłeś go? Nie. Jak nie? No nie, wiem, że nie. Przeprosił cię? No otwarcie nie. Stufo, stufo. Tam po mordzie sobie raz dadzą i będzie sprawa załatwiona. Podziękował mi, ale nie przeprosił. No to przepraszam. Nabroił troszeczkę wcześniej, odpokutował. Słuchajcie, nie ma o czym gadać. Kuchnia jest jedną z lepszych kuchni włoskich w Polsce. I powinniście być bardzo dumni i trzymać ten poziom. Dziękuję. Dziękuję. Mamy to, kochani, rewolucja udana. Nic dodać, nic ująć. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych restauracji sycylijskich w Polsce. Wielkie brawa i jestem szczerze wzruszona, nie mówiąc o tym, że najedzona cudownie. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie też śmiało zostawić komentarz, jak wam się podobało i co mogę poprawić. No i co? Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Na Instagramie też możecie mnie zacząć obserwować. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!